Słowa
nowego płynu, w sobie skorzystano na pewno. Został pierwszy prezydent Austrii po zakończeniu II wojny światowej. Po drugiej stronie ulicy, proszę Państwa, Volksgarten, czyli... Zapraszam Państwa do ogrodu. Naprawdę robi niesamowite wrażenie, to jest Silberkammer, czyli kolekcja sreber i zastawy stołowej, która była używana na dworze cesarskim. Jak ten jedna żgiwa stwierdzała, no to nie jedna. Czy pani by chciała za takiego cesarza wyjść w awanturę, może on codziennie trwale do tysiąca. Z tych serwetek potrafią do tej pory, a są to trzy osoby, które tą sztukę znają, zrobić niesamowite. A, dzień dobry, halo. Jest niemożliwe. Tak się bajewce. Ale zapraszam Państwa głównym bramą, głównym wejściem prowadzącym do zamku na zewnątrz.
blogę, ale wcześniej tam się znajdowała kamienica, która przez to czas jeszcze nawet w koloniku. Natomiast po przeciwnej stronie mamy jubel Antikrzmut i dalej mamy cukiernię Demera. To jest jedna z dwóch obszarów cukierni, które miały prawo dostarczać słodkości na dwór cesarski. Można spotkać na świątynię Kautka, czyli królewsko-cesarska cukiernia Demera. Powiększa raz jest specjalnie stworzona pod psi i mamy właśnie standardy się Tutaj znajduje się krypta cesarska od bodajże XVI wieku. Kapłani tutaj są chowani. Ostatnim pochówkiem Antona von Habsburga w 2012 roku był ostatnim następcą tronu. Kiedy upadło cesarstwo, on miał raptem lat 5. Kiedy przestał być tym właściwym następcą tronu, został pretendentem do tronu tak naprawdę. Jak podejdziemy pod tą w miarę współczesną, bo to pani 19 wieku, w tym miejscu do 1849 roku znajdował się dom, w którym w dniu 5 grudnia 1791 roku swój żywot zakończył Wolfgang Amadeusz Mozart. Ten budynek po drugiej stronie ulicy Deutsch Ordens House to jest siedziba zakonu krzyżackiego, proszę Państwa. Zakon, który w swojej historii zdążył być nawet rozwiązany i na nowo reaktywowany od 1929 roku się mieści. Przepuśćmy jeszcze to auto i proszę Państwa. Kłopytkami do przodu, to już